Witam was, moje fany i fany wyjątkowo taniego chińskiego plastiku. W ostatnim odcinku zapoznaliśmy się z monsterkami, konkretnie tymi dwoma. Temu jednemu już odpadło oko, ale szczerze, nawet nie szukam. No właśnie, czemu nawet nie szukam? Bo to jest tak słabe, że jak nawet wezwałem, te monsterki są tak słabe, że nawet jak wezwałem Wiedźmina, to powiedział, że on się tego nie podejmie, bo nie. Nie podejmie się. Moi drodzy, ostatnio mieliśmy zrecenzować pierwsze 5, ale tamte dwa, które wam przed chwilą pokazywałem, tak mnie zmęczyły, że porzuciłem projekt po dwóch. Dziś natomiast spróbuję zbudować aż 3 i możliwe, że ja potem wyląduję w szpitalu, więc jak nie będzie mnie przez tydzień na Facebookach, ani na YouTubach, ani na Instagramach, to wiecie, że leżę na intensywnej. Moi drodzy, mamy tutaj 3 pozostałe monstersy. Pamiętajmy, że kosztują 3 zł. Polecam wam długi wstęp, oczywiście w poprzednim odcinku był wejście na poprzedni odcinek, jeżeli nie widzieliście, bo my tu dziś nie przedłużamy, tylko budujemy. Może zacznijmy sobie od Smart Guy'a, Smart Beast'a, czyli od tego mądrego, najmądrzejszego. Być może on będzie najmądrzejszym, najfajniejszym, najlepszym zabawkiem z tego wszystkiego. No i się okaże, że uratuje trochę honor tych poprzednich, bo tam nie zapominajmy, że czerwony był lepszy ciut od żółtego. Dalej, wysoce, daleko od granicy czegokolwiek, ale był w miarę lepszy. Set your imagination free and try, o, jak my lubimy takie teksty. To już świadczy o tym, że będzie źle. Brakło tylko o tym, że kolory mogą się różnić. Znów instrukcja, no oczywiście nas nie dziwi. Fajnie, że jest spójna z pozostałymi, choć tu może być minimalnie łatwiej niż w tych poprzednich. A więc może Smart Guy nie będzie taki zły. Najgorzej faktycznie było przy tym żółtym, bo najgorzej jak oni tam poziomami mieszają, a jeszcze nie daj kloc, budują od dołu, nagle od góry, od boku, bla bla. Tu faktycznie możemy od góry do dołu w miarę to budować. Moi drodzy, dajcie mi sekundę, ja sobie zbuduję. Już widzimy pierwszy błąd, jaki się nie pojawia się pierwszy błąd, tu tylko tak miałem powiedzieć, że tu jest na czarno, a to szary, a to jednak jest szary i klot jest szary. Dajcie mi sekundę, ja buduję. No i moi drodzy, mamy zbudowanego tego mądrego gościa. Na starcie powiem, że technicznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o jakość klocków, jest lepszy niż tamte dwa pozostałe. Oczywiście, tu dużo, jak widzicie, był problem docisnąć, jest teraz idzie trochę lepiej docisnąć, idzie to, ale widzicie, no, jest problem. No właśnie, ten sam problem co też przedtem, czyli gdzieś te klocki jednak, pomimo tego, że trzymają się w miarę twardo, przy każdej próbie ruchu odpadają. Dodatkowo, żeby on stał prosto, czyli dokładnie tak prosto, dokładnie tak jak na okładce, musimy to tu, że tak powiem, wcisnąć. Jeżeli tu sobie weźmiemy... No nie możemy teraz tego zrobić niestety, ale spójrzcie, o, bo to nam wyskakuje i znowu mamy ten element przeskoku, to samo, co też było... O, tam. Czyli to nam skacze, czyli w tym momencie to może być prosto, ale już nóżkami to on nie porusza, czyli może co najwyżej stać na półce. No a czy chcielibyśmy taką ozdobę, no właśnie, mieć na półce? Jakakolwiek próba zabawy z nim dokończy się tym, że te nogi odpadają, więc on może stać na półce. Możemy się pochwalić koledze, patrz, mam Smart Beasta na półce, ale nic więcej. Dodatkowo te kloce, patrzcie jak tu się rozwarstwiają. Pierwsza więc zasada, którą tutaj widzimy w tych klockach, są nierówne. Ta konstrukcja jest trochę lepsza niż poprzednie, ale jest zła i no, cały czas natka mówię, to odpada przy lekkim ruchu, nóżkami nie ruszymy, może to jedynie stać na półce, a no... Dajmy szansę kolejnemu, moi drodzy, bo przecież mamy jeszcze dwa i zbudujmy sobie na zielonego, pisać jeszcze czeka się mocno, więc zbudujmy sobie go na końcu, a teraz iBista, czyli okobista sobie stwórzmy, oko bestie i zobaczmy jak oko bestia się sprawdzi, cały czas najgorszą paskudą jest ten. I ja nie szukam tego oka i naprawdę zaraz będę odkurzał i jak odkurzacz go wciągnie, to ja nie mam nic za złe. Okobista zróbmy sobie. Oko Beast fajnie było, gdyby miał taką oko jak na przykład Mikselsy, takie duże oko i tak dalej, a nie, że to są jego wielkie oko, które również mają inne stwory, no ale cóż, przy tych klockach już naprawdę nie szczepiajmy się, po prostu skończmy je i miejmy to z głowy. No jest instrukcja, która jest...
No, jak się przyjrzeć, dobra, szczamki są różnego koloru, więc to może trochę upraszczać. Ale on, przypuszczam, będzie tak samo zły jak ten żółty. No bo cóż, nie oszukujmy się, ale on też stoi na takich trzech śmiesznych nóżkach, więc przypuszczam, że to będzie coś podobnego, moi drodzy. Otwieramy sobie klocuchy. Niezbyt dużo klocuchów, no ale to wiecie, trzy ziko, no to też, no. Pozwolę sobie zbudować, a wy oczywiście zobaczcie to na speedbuildzie. Moi drodzy, oko bestia, no tak, chyba jest to, nie wiem, czy najbardziej pokraczna, czy nie, z tych wszystkich konstrukcji, no ale cóż to przypomina, to ja nie wiem. Dodatkowo ma tę wadę, że bardzo łatwo może, o, zrobić coś takiego, więc, znaczy wiadomo, tak jak wszystkie inne, jak postawimy ją na półce, będzie okej. Natomiast mimo wszystko łatwo potrafi się gibnąć do przodu, no mi ona nic nie przypomina, jakieś dwa ząbki, jakieś te dwa oczy u góry. No nie oszukujmy się, monstersy od początku konstrukcyjnie nie były asami, więc już tego to już się nawet nie czepiamy, to już porzuciliśmy, po prostu zostajemy przy jakości, przy trzymalności się kupy tychże klocków i tak dalej. No i to wygląda, że jest wyjątkowo okej, głównie dlatego, że tak naprawdę mamy tu mało elementów ruchomych, w sensie no tu w tym żółtym te oczka faktycznie też nie były ruchome, natomiast ten ruchomy przód sprawiał, że te klocki się rozruszywały. Tu nie mamy żadnego ruchomego elementu, prócz tych nóżek, no a tutaj tak naprawdę nie mają co urwać. Technicznie rzecz biorąc jest to najlepszy konstrukt. Oczywiście dalej patrzcie, jak klocki się nie dociskają, jak dociśniemy jeden, wychodzi drugi, są z tym problemy, mówię, on się gibie. No nie jest to nic dobrego, no tu jeszcze jakieś, widzicie, krzywizny się wdarły. Boję się poprawiać, że klocki odpadną, nawet w trakcie budowania widzieliście, tam i klocek odpadł. No nie dociska się to ładnie, nie wygląda to za dobrze, ale mówię, przynajmniej nam się nie rozpada w rękach, gdy jakkolwiek to dotkniemy, moi drodzy. Więc brązowy i niebieski już za nami. Pozostał nam ostatni jeszcze asik, czyli Scorpion Beast. Scorpion Beast urwał się z Mortal Kombat chyba 11, nie chciał tam być i trafił z deszczu pod rynnę, ponieważ zostania od klepu od Sub-Zero wylądował na kanale WTF jako podróbka jakiegoś skorpiona, moi drodzy. Jest instrukcja, ale spójrzcie, jak ona mi tu weszła perfidnie. O, musieliśmy sobie to podważyć. I moi drodzy, budujemy sobie w takim razie zielonego skorpiona. A i znów skomplikowana instrukcja, choć po pięciu takich instrukcjach mam już to opanowane. Wiecie, z każdym kolejnym WTF-em idzie mi to coraz lepiej. Na początku był to szok, przyzwyczajony do instrukcji LEGO, z taką instrukcję, a czuję, że to powoli robię się alfą i betą, prawda, budowania WTF-ów. I za kilka, już jeszcze kilkanaście może WTF-ów będzie mi to szło znacznie lepiej, choć cały czas idzie łatwiej zbudować to z opakowania niż uważam z tej instrukcji. Dajcie mi trzecią chwilę i będzie trzeci monster, a w sumie piąty. No i moi drodzy, mamy zbudowanego i skorpiona. Jest to całkiem ciekawa sytuacja, bo technicznie rzecz biorąc jest on najlepszy. Kiedy budujesz cztery takie oto dziadowskie monsterki, poza całkowitą nadzieję trafia nam się taki no skorpion, który technicznie rzecz biorąc jest, mówię, najlepszy. W miarę fajnie przylega. No tutaj widzicie tylko te studziki, mimo wszystko tak trochę wystają, nie dociskają się. Poza tym całkiem fajnie przylega, montowało się go jakoś tak łatwiej niż te poprzednie konstrukcje. Klocki wchodziły łatwiej, nie rozpada on się nawet przy, widzicie, ruchach. Co niestety, no,
nie ratuje tych klocków, moi drodzy, nie ratuje tych klocków, bo no wiecie, jeden skorpion wiosny nie czyni, jak to się mówi. Jeden skorpionik, co prawda, jest mówi okej, okay, ale to jest jedyna okej okay w miarę konstrukcja, przy czym okej okay mamy na myśli, powiedzmy, 5 czy 6 w maksie na 10, nie? Wygląda nawet trochę, nie no dobra, wygląda identycznie jak na okładce, więc on mówi, absolutnie nam tutaj wiosny nie czyni, mówię, nie rozpada on się, nie rozjeżdża nam się, więc wyjątkowo trafił nam się dobry konstrukt. Wyjątkowo też zaczęło się tak, że zaczęliśmy od najgorszego konstrukta, czyli właśnie od tego Blast, coś tam, czegoś tam się nazywał, nie chcę nawet już pamiętać tej nazwy, czyli nie tylko od pokracznej postaci, ale i postaci z tym okiem, które na sobie odpada, bo tu się klocki nie trzymają, głową, która się rozpada innym kolorowym klockiem. Wyjątkowo zaczęliśmy od najgorszej, przypadkowo oczywiście zupełnie, kończyć na najlepszej, przez pozycję, która no jest w miarę okej, okay, bo nie ma ruchomych elementów, więc się nie rozpada, ale nie dociśnięte klocki, wygląd stery jest taki średni, przez postać, która jest spoko, dopóki też nie ruszamy, jak ruszymy nogami, to się rozpada, po postać, która dokładnie tak samo jak i te inne, które tu mówiłem, póki stoi, jest okej. Okay. Pytanie, czy chcecie, by coś takiego wam stało na półce, no bo ja troszkę wątpię, bo ni to ozdoba, ni to fajne, bawić się z tej paki możemy właściwie tylko i wyłącznie tymi dwoma, bawić się w cudzysłowie, ale czy w sensie chodzi o to, że się nie rozpadną w rękach, gdy się będziemy nimi bawić, gdy będziemy coś z nimi robić. Cała reszta jest raczej bezużyteczna, chyba że bawimy się, wiecie, tym tak, bez ruszania jakichkolwiek, bez korzystania z elementów tu ruchomych. No i właśnie chyba znacznie lepiej byłoby, gdyby tych elementów ruchomych po prostu tu nie dawano. Wtedy być może te klocki jakoś by się obroniły. Natomiast, moi drodzy, na dzień dzisiejszy ja tych klocków absolutnie nie mogę polecić. Nierówność przeogromna. To, że mówię, nie możemy nimi ruszać, to, że mamy podmienione kolory, to już też pół biedy, ale po prostu z samego faktu, że są nierówne. W jednym opakowaniu trafiamy klocki w miarę okej, okay, jakościowo jak skorpion, w innym tragiczne jak ten tutaj żółty. W związku z tym przez taką nierówność nie mogę polecić tej zabawki, nie mogę powiedzieć, że w ogóle to jest fajne, że w ogóle możecie sobie dokupić i się tym bawić. No, ponieważ po prostu uważam, że nie możecie, no bo szkoda po prostu kasy. Dałem za to 15 zł, a naprawdę bawiąc się wieloma podróbkami, wiemy, że za 15 zł można dostać coś wartościowego. I takie coś bym polecał, by zaopatrzyć się w coś wartościowego. Moi drodzy, co najgorsze, przed nami jeszcze, bo tak, niech stracę, zrobię kiedyś, postaram się przynajmniej zrobić te alternatywy. Choć bez instrukcji będzie to ciężkie, chociaż gdyby mi takie dawać instrukcje, jak teraz dawali, no to chyba dziękuję, to może faktycznie będzie łatwiej bez instrukcji, co prawda tylko tu mamy te malutkie rysunki. I jeżeli te konstrukcje były słabe konstrukcyjnie, no to dopiero te będą, sami się przyjrzycie, jakie dopiero to jest przeciętne. Oczywiście creme de la creme będzie przeze mnie zbudowanie tego tu giganta i to dopiero będzie wyzwanie, tego smokozorda, czy jak go tam nazwać, to dopiero, moi drodzy, będzie wyzwanie, natomiast nie, podajmy się, mój kanał ma być profesjonalny, ma was ostrzegać, czego unikać, a co możecie kupować, jeżeli chodzi o podróbki. Kulebao raczej unikajcie, bo mówię, straszna nierówność, no nie polecam absolutnie, pomimo tego, że mają fajną cenę, no możecie kupić sobie na wakacjach, ale tylko po to, by nie brać go i z powrotem, bo szkoda naprawdę, no paliwo was wyjdzie drożej. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, na szczęście ten był prostszy niż ten poprzedni, gdzie naprawdę już upadły mi siły, więc sami ten był lepszy. Jeżeli szukacie odcinków, gdzie już naprawdę odpadam, to polecam wam tu taki odcinek, teraz wam rzucam. A jeżeli szukacie wartościowych rzeczy z Lego, to macie tu inne linki. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia jeszcze w kolejnych odcinkach, czy tutaj w tych monstersikach kolejnych, czy w innych WTF-ach. Bye!